Doświadczenie. Wielokulturowość. Rozwój. Zabawa. Współpraca. Przyjaźń. Projekt Comenius to odpowiedź naszej szkoły na propozycję Unii Europejskiej, która jest propozycją związaną z możliwością wymian międzyszkolnych. Celem tego projektu jest przede wszystkim integracja ludzi mieszkających w Europie. Mogliśmy zakończyć w maju 2013 roku realizację drugiego projektu Comenius w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu. Z kolei ten projekt wiązał się z tematem Parki Narodowe Europy. W projekcie tym współpracujemy z 7 szkołami. Są to szkoły z Litwy, z Bułgarii, z Węgier, 2 szkoły z Chorwacji, szkoła z Turcji. Beautiful nature and the red, the heroes who died for Bulgaria. Jesteśmy szkołą koordynującą projekt. Wybraliśmy ten temat tego projektu z tego względu, że jest to projekt ekologiczny i bardzo dobrze wpisuje się w nasze działania ekologiczne. Jesteśmy lokalnym centrum ekologicznym, zdobyliśmy też certyfikat zielonej flagi. Some parts of this eco path are quite high. It's wonderful. It's a bit cold. Celem projektu było również porównanie fauny i flory parków narodowych, zbadanie przez uczniów, jakie prawa rządzą w parkach narodowych. Oprócz tego chcielibyśmy budzić świadomość ekologiczną uczniów. Naszym dorobkiem jest strona internetowa, w której są zawarte wszystkie nasze działania, wszystkie nasze produkty, a więc są tam prezentacje, są tam plakaty, są różnego rodzaju, jest galeria zdjęć. Są filmy, które żeśmy wyprodukowali. Jest atlas roślin i zwierząt, zrobiony wspólnie przez wszystkie szkoły. W tym roku na projekcie Comenius byłam w Turcji. Zajmowałam się tam nagrywaniem różnego rodzaju reportaży, wywiadów z różnymi uczniami biorących udział właśnie w Comeniusie. Przygotowywałam prezentacje, które pokazywaliśmy podczas wspólnych spotkań. Byłem odpowiedzialny za gromadzenie zdjęć oraz wykonywanie nagrań filmowych. Młodzież była bardzo zaangażowana, że bardzo, bardzo aktywnie podeszła do pracy w tym projekcie i myślę, że wykonywali swoją pracę, czy tam starali się uczestniczyć w tym jak najlepiej. Ja myślę, że tak, że na młodzieży była to okazja zwiedzenia miejsc, których jeszcze nigdy nie byli, być może parków narodowych, których jeszcze nigdy nie zwiedzili. Po drugie, okazja do większej integracji, do poznania siebie, do sprawdzenia siebie w bardzo różnych sytuacjach. Jest to świetna okazja do treningu języka angielskiego, dlatego że jest to język, który jest na tych wymianach wszechobecny, bym powiedział, i zarówno pomiędzy nauczycielami, jak i uczniami. Udało mi się zawrzeć wiele międzynarodowych znajomości, pogłębić wiedzę o świecie, zwiedzić piękny kraj, jakim jest Chorwacja. Dużo mi dał ten projekt, dlatego że na przykład ja się otworzyłam bardzo z językiem angielskim, bo mimo że go potrafię, to dopiero wtedy nauczyłam się rozmawiać tak na bieżąco z ludźmi, a nie wstydziłam się, ponieważ sama wiedziałam, że reszta też robi delikatne błędy. Wyjazd z Comeniusem był na pewno ciekawym i interesującym doświadczeniem. Poznaliśmy wiele nowych kultur, zawarliśmy nowe znajomości. Projekt Comenius dał mi duże doświadczenie oraz dużo różnych nowych wrażeń, ponieważ byłam nieraz w Turcji, nieraz w Chorwacji, ale miałam okazję, miałam szansę zobaczyć to wszystko z zupełnie innej strony. Uczestnictwo w tym projekcie dało mi nowe doznania, szczególnie nowe przyjaźnie, zwiedzanie różnego rodzaju kultur, zabytków. Myślę, że głównym hasłem przyświecającym projektowi Comenius jest integracja. Integracja między narodami, przełamanie różnych barier kulturowych, właśnie światopoglądowych. I to, co jest najważniejsze dla mnie, myślę, że ta przyjaźń między nami, nauczycielami, to, co nam się udało osiągnąć.
ten projekt ponownie przyniósł i pokazał, że pomysł właśnie tego typu spotkań szkół europejskich jest naprawdę strzałem w dziesiątkę i myśląc o wychowaniu też przyszłych pokoleń, o wychowaniu oblicza przyszłej Europy, pokojowej Europy, Europy żyjącej w miłości i w zgodzie, bez wojny i nienawiści i cierpienia, no to na pewno to działanie było wyśmienite i wspaniałe.